Panna Maryja tę świadomość miała, całą Jerozolimę z wielkim żalem żegnała. Najprzód górę Golgotę, gdzie był jej syn kochany, umęczony, ubity, potem ukrzyżowany. Sam dzień zaśnięcia swego wszystko opowiedziała. Miejsce męki Jezusa nabożnie całowała. I stojąc na tej górze całe miasto żegnała. I swój domek rodzinny, z którego odejść miała. Żegnała i Nazaret, którym się urodziła, i miasteczko Betlejem, gdzie synaczka powiła, i całą Palestynę, gdzie przez życie bywała. Potem zeszła z tej góry, do domu pospieszała. Weszła w komnatę swoją, upadła na kolana i serdeczną modlitwę zanosiła do Pana. Do Jezusa miłego modliła się ze łzami, a z rozkazu Bożego stanął przed jej oczami. Anioł Boży Gabriel w ręku z białą Lidią i miłymi oczami cieszył Pannę Maryję, mówiąc: córko Syjonu, nadszedł czas zejścia twego, usiądziesz po prawicy Jezusa, Syna Twego. Stolica wiecznej chwały dla Ciebie zgotowana i korona perłami niebieskimi ubrana.